Jeśli mięso jest za twarde, musisz użyć ostrzejszego noża. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pudło bez tajemnic. A w nim dodatek do Cthulhu Death May Die, kampania druga od Portal Games. Tak, kampania druga, czy też sezon drugi jest dużym dodatkiem do gry, także abyście mogli w to pograć, potrzebna jest podstawowa wersja gry. Podstawowa wersja jest jednym z tych tytułów, który sprawił mi bardzo dużo radości w ubiegłym roku. A w drugiej kampanii mamy dodatkowych badaczy, nowe scenariusze oraz całą gromadę nowych potworów. Całą zawartość tego pudła możemy mieszać z podstawową wersją. Zapraszam was jeszcze na grupkę Planszowe Nawijki, a ja już się nie mogę doczekać, także otwieram to pudło. Wieko już widzieliście, ale prezentuje się ono w ten oto sposób. Zgoła odmienny niż podstawowa wersja gry. Podstawka miała ciemną, mroczną okładkę, a tutaj jakby Cthulhu wyłaniał się zza mgły. W drugiej kampanii do Cthulhu Death May Die akcja przyspiesza, wprowadzając grę i szaleństwo na nowe wyżyny. W pudełku znajdziecie 10 nowych badaczy i 6 nowych scenariuszy, przedstawiających szereg nowych koszmarnych potworów, z którymi przyjdzie wam się zmierzyć. Wszystko to możecie w dowolny sposób połączyć z każdym przedwiecznym i badaczami z gry podstawowej. Scenariusze drugiej kampanii przeprowadzą was śladami pokrętnych wyobrażeń Lovecrafta o Ameryce od Chicago po Hollywood, gdzie kultyści przygotowali jeszcze bardziej perfidne plany i starają się odprawić swoje rytuały. Poprzednim razem udało wam się powstrzymać wielkich przedwiecznych, ale czy jesteście gotowi na nową kampanię szaleństwa? Uwaga, spoiler, nie jesteście. Okazało się, że śmierć można w rzeczy samej uśmiercić, a więc to zrobiliśmy. Niektórym z nas udało się nawet przeżyć, w każdym razie większości. A teraz doszły do nas pogłoski o pojawieniu się kolejnego przedwiecznego w Cleveland i musimy zaczynać wszystko od nowa. Anonim. Na samej górze nie ma instrukcji, a to nowość, za to mamy planszetki graczy oraz kafle terenu. A gdzie jest instrukcja? Czyżby w ogóle jej nie było? No dobra, zaczynamy od kart badaczy. Jest ich sporo. Mamy taką samą jakość wykonania. Planszetki wyglądają identycznie jak w podstawowej wersji gry. Badacz Luke, jak widać, jest bardzo pobożny. Zemsta należy do pana, chłopcze. Ja jestem tylko jego narzędziem. Ma takie umiejętności jak miecz Boga, wiedza tajemna oraz wytrzymałość. A sam ojciec Luke pochodzi z Irlandii. Mary, a jej motto życiowe to mną się nie przejmuj, to tylko powierzchowna rana. Umiejętności: niepoprawna optymistka, celność oraz szybkość. Pochodzi z Wenezueli. Mario, to nie jest groźba, to obietnica. Stróż prawa, celność oraz wytrzymałość. Włochy. Alex, opowiedz mi o tym śluzie, który znalazłeś. Czy krzyczał, a może pachniał purpurą? Umiejętności: super szpieg, nieuchwytność oraz szybkość. Alex Parker, Australia. Sam, nie pozwól tym hundzwotom zaleźć ci za skórę. Damy im radę. Umiejętności: siła spokoju, szybkość oraz wytrzymałość. A pochodzi z Kansas. Tony, aby pójść na północ, musimy skręcić w prawo. W to drugie prawo. Nawigator, waleczność oraz wytrzymałość. Nowy Jork w stanie Nowy Jork. Hylia, co też mówią znaki. Umiejętności: wyrocznia, nieuchwytność oraz wiedza tajemna. A skąd ona jest? Z Transylwanii, Rumunia. Margaret, jeśli mięso jest za twarde, musisz użyć ostrzejszego noża. Lubię gotować, także jest to też moja dewiza, a umiejętności to rzeźnik, nieuchwytność oraz waleczność. Monachium, Niemcy. Ariel, lwy, rekiny, niedźwiedzie. Nuda, pokaż mi jakiegoś prawdziwego drapieżnika. No, ta chyba wywołuje wilka z lasu. Wyspecjalizowany łowca, celność, nieuchwytność. A pochodzi z Włoch. Adilach. Magia i religia są takie same, a jedno nie może istnieć bez drugiego. Kapłanka wudu, waleczność oraz wiedza tajemna. Pochodzi z Haiti. To już wszystkie planszetki badaczy. Figurkom przyjrzymy się zaraz. Przechodzimy do kafli terenu.
Nie jest ich za dużo, łatwo wypadają, także od razu je wypstrykałem. Już po samych kafelkach czuć fajny klimat grozy. 6 scenariuszy, każdy jak poprzednio zapakowany w osobne pudełeczko. Pokażę wam tylko wierzchnie ilustrację oraz tytuł scenariusza. Scenariusz pierwszy, Szemrany Sojusz. No widać tutaj u niej szał w oczach. Scenariusz drugi, Bezimienny Las. Scenariusz trzeci, i teraz zabiję tę nazwę, Sanctificetur Nomen. Scenariusz czwarty, Strzelanina w koralu. Scenariusz piąty, Potwory w mieście grzechu. To jest bardzo dobra ilustracja na matę. Oraz ostatni scenariusz, koniec gry. Czy rzeczywiście to jest koniec gry? Czy będzie sezon trzeci? O tym przekonamy się wkrótce. Jeszcze tylko dodam, że w tych pudełkach scenariuszy znajdują się karty potworów, karty odkryć, karty mitów oraz różnorakie żetony. No ale jak już wspomniałem, nie chcę psuć wam zabawy, zresztą jak zawsze. Przejdźmy do figurek. Zabezpieczone tasiemką. Ogólnie ta gra przyzwyczaiła nas do bardzo fajnych insertów. Również tutaj jest plastikowy z miejscem na każdą figurkę oraz zamykana, by nic się nie wysypało. Szare to są potwory, a taki brązowy to nasi badacze. Spróbujmy teraz dopasować ich do planszetek. Adila. Zobaczcie te szczegóły. Taka mała figurka, bardzo ładnie wyżłobiona czaszka, oczy, detale na szacie. No Kulmini z tego słynie. Ariel. No, chodzi na siłownię. Margaret. Z racji hasła o nożach, nią zagram jako pierwszą. Hylia. Tony. Sam. Alex. Taki niemiecki porucznik, fan westernów. Mario. Mary? Mary, gdzie jesteś? Jest. No i na końcu księżulek Luke. Wszyscy dopasowani bez problemu. Przejdźmy do potworów. Niestety nie powiem wam dokładnie, który to który, bez przejrzenia scenariusza. Ale zaczniemy od tych mniejszych. Taki oto napakowany, zgarbiony i wstrętny. Mamy takich 5. Zejdźmy do niższego poziomu. A na niższym poziomie już mamy konkrety. Długie łapy, wielki zasięg. No ta kreatura też nie jest zbyt urodziwa.
Nie no, wygląda to świetnie. Naprawdę trzeba mieć niezłą wyobraźnię, żeby takie coś wymyślić. Takich mamy dwie sztuki. Mały skrzydlaty brzydal. Dwie sztuki. Również dwóch. No i dwóch takich. I to wszystko, co znajduje się w tym pudle. Także klasycznie teraz outro i podsumowanie. Portal zrobił mi wielką frajdę, tak samo jak innym fanom tej serii, wypuszczając tę grę na początku drugiego kwartału. Każda figurka, tak jak w wersji podstawowej, ma sporo detali, wyglądają po prostu świetnie, aż 10 nowych badaczy, 6 nowych scenariuszy, kilka nowych terenów, a że wszystko z tej wersji oraz wersji podstawowej można ze sobą mieszać, jest to ten rodzaj rozszerzenia, który najbardziej lubię. To tyle, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz więcej materiałów takich jak ten, pamiętaj o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Wbijajcie na grupkę Planszowe Nawijki, wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.